jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić cię, byś w matczyno jej opiekę oddał się. Ich dzieci, bo na serce czułe ma i opieką cię otoczy, gdy jej serce oddasz swe, gdy powtórzysz jej z radością słowa ty. Thank you.
zawsze z nami. Ave Maria, o Panna wierna. Ave Maria, o łaski pełna. Ave Maria, blasku dobroci. Ave Maria, bądź zawsze z nami. Życia drogi prowadź nas stale, daj mi trwać w dobry, daj święty zgon. O Panno wierna, Ave Maria, łaski pełna. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Cię za nami, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Jak było na początku, teraz zobaczcie na nami. Ojcze nasz, wyjdź z niebie, święcie imię Twoje, wszystko uspokoje, bądź wola Twoja, w niebie tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica. Potem pojadą samochody. Często jechały samochody. Przejście zrobić, bo już jadą. No. Przesuwamy się wszyscy na skraj jezdni.
wszyscy stoimy na swoich miejscach. Stoimy na swoich miejscach. Za chwilę będzie wyjęty obraz samochodu kaplic. O Maryjo, witam Cię. O Maryjo, witam Cię. Będzie świecić po światło w lampach. Trzeba będzie Zapraszajcie się i na ramiona i stoi.
Gwiazdo śliczna, wspaniała,
przeczytać. Pan z wami. I z Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta z pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a tu święty napełnił Elżbietę i wydała na okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. Skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Skoro to głos twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości
spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maria rzekła. Śpiewamy na wieki. Została u niej około 3 miesięcy. Potem wróciła do swego domu. Oto słowo Pańskie. Teraz nastąpi odczytanie telegramu Ojca Świętego. Telegram odczyta ksiądz dziekan Bolesław Sylwestrzak. Watykan, sekretariat stanu. Telegram z okazji drugiego nawiedzenia przez Matkę Bożą w kopii jasnogórskiego obrazu. Drugie nawiedzenie wszystkich diecezji i parafii w Polsce przez Matkę Bożą w kopii jasnogórskiego wizerunku to okres refleksji duchowej odnowy. To poniekąd czas adwentowy z uwagi na zbliżający się rok 2000 od narodzenia Chrystusa. Razem z pasterzem archidiecezji Henrykiem kardynałem Wigminowiczem, biskupami pomocniczymi, duchowieństwem, rodzinami zakonnymi i ludem Bożym witam w jasnogórskim obrazie pogarnicę królową Polski, matkę umiłowanego narodu oraz powierzam jej troski i nadzieję wszystkim. Równocześnie proszę Matkę Chrystusa i Matkę naszą, aby przez swoje macierzyństwo była dla moich braci i sióstr natchnieniem w pracy nad sobą, wewnętrznej przemianie ducha, wytrwałym budowaniu własnego człowieczeństwa na fundamencie wiary, nadziei i miłości, praktykowaniu trzeźwości i przezwyciężaniu wszelkiego zła dobrym.
każdemu odnaleźć drogę wiodącą do Chrystusa, odkupiciela człowieka i do prawdziwej jedności w wierze. Na ten trud codzienny, duchowej odmowy podczas peregrynacji serca udziela apostolskiego błogosławieństwa Jan Paweł II, papież. Teraz ksiądz proboszcz, delegacja parafii odprowadzającej obraz pielgrzymującej Bożej Matki w formie wdzięczności złożą kwiaty. Zbawiona Maryjo, bądź pozdrowiona. Kolejne pokolenie parafian staje przed Tobą i wyraża cześć, uwielbienie, wierność, ufność i miłość. Pani Królowo naszego narodu, jesteś od wieków ostoją i mocą tych, którzy w Tobie złożyli nadzieję. Idziesz przed nami, jak obłok świetlany, swoją jasnością wskazując nam drogę wiary, jedności, pokoju i swobody, Bogu Rodzico. Dzisiaj w szczególny sposób pokazujesz się nam Matką. Matka bowiem nie tylko oczekuje na swoje dzieci we własnym domu, ale idzie za nimi wszędzie, tam gdzie one zakładają swoje domy, tam gdzie żyją, pracują, tworzą swoje rodziny, gdzie bywają przykute do łoża boleści. Idzie tam, gdzie schodzą na manowce, gdzie zapominają o Bogu, gdzie sumienia mają obciążone grzechem. Bogu Rodzico, przychodzisz do nas. Popatrz łaskawym okiem na zebranych w tej świątyni. Na dzieci, jeszcze te małe, na rękach matek i ojców, które nie potrafią mówić, ale przecież na słowo Bozia potrafił wskazać Twój obraz i krzyż Twego Syna. Popatrz na dzieci chodzące do szkół, szkół podstawowych. Błogosław im, aby rosły w łasce u Boga i ludzi. W ich oczach tyle radości, bo mają kochających rodziców, ale przecież w niektórych twarzach widać tęsknotę za miłością i Bogiem. Za miłością, bo jedno z rodziców pije. Za Bogiem, bo rodzice doprowadzili do pierwszej komunii świętej, a później już nie prowadzą swoich dzieci do Boga na niedzielną mszę świętą. Popatrz na młodzież, która pragnie, jest spragniona dobra, prawdy, miłości, piękna. Wielu z nich przychodzi, młodych ludzi, do Ciebie, do Chrystusa i pyta, co mam czynić. I przyjmują nakaz Twego Syna. Ale przecież niektórzy, bojąc się prawdy, bojąc się wymagań Twego Syna, pyta fałszywych nauczycieli i schodzi młodzież ta na manowce, nie pyta Twego Syna. Popatrz na rodziców zatroskanych o łaskę w swoich dzieciach. Tak lękają się demoralizacji płynącej ze środków masowego przekazu. Tak lękają się, że w imię wolności dawniej pytano, po co tyle kościołów, a dzisiaj na terenie parafii tyle otworzono punktów sprzedaży budki. Tak jakby tego brakowało. I oni są zatroskani. Co wyrośnie z dzieci, z młodzieży? Popatrz na ich zatroskanie o chleb powszedni. Tak martwią się, czasem może aż za bardzo. Zapominają o słowach Chrystusa, nie samym chlebem żyje człowiek. Nie martwcie się, co będziecie jeść,
bo Ojciec Niebieski wie, czego wam potrzeba. Błogosław ludziom pracy, którzy czasami może w przypływie rozpaczy narzekają, że tak się trudzą, a tego tak mało, ten plon tak trudno zebrać. W apelu jasnogórskim śpiewamy: jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. Mów do nich te słowa: jestem przy was, rodzice, czuwam, pamiętam o was. Błogosław nauczycielom, którzy w swoim trudnym zawodzie, opiekując się i wychowując młode pokolenie, pragnie odkryć w nich te talenty, które im dałeś. Błogosław kapłanom utrudzonym na niebie pańskiej, bo czasem za dobre słowo przychodzi plotka, potwarz, pomówienie, ale przecież idą z nadzieją, patrząc w twoje oblicze i mając na względzie również to, że jak dobry łotr się nawrócił, to ich słowo też nie będzie marne. Ogarnij wszystkich zebranych w tej świątyni, ale ogarnij również tych, którzy zostali w domu. Ogarnij najpierw chorych, którzy są przykuci do łóżka boleści. Daj im może właśnie na czas nawiedzenia tą ulgę w bólu, jak już ich w krzyżu nie łamie, w kościach i tak serce nie boli, bo zapewne teraz czuwają z grzajcem w ręku swoich domów. Ogarnij tych, którzy z parafian jeszcze pracują gdzie indziej, czy pełnią służbę wojskową. Ogarnij również i tych, którzy jak Adam po grzechu w raju chowają się przed Bogiem. Zawołaj po imieniu, aby się nie wstydzili swego grzechu, aby przyszli z tym swoim bólem grzechu do Twego Syna w sakramencie pokuty i Eucharystii. On ich tu nie ma. Oni się wstydzą grzechu, może pijaństwa, może cudzołóstwa. Wiesz, jaki ciężar grzechu ich przywala. Uproś tym sercom zmartwychwstanie. Obroń nas, Matko, przed naszą słabością. Bądź Twoim ludem, gdy próba nadejdzie. Uczyń nas wszystkich świątynią Jezusa, Bogu Rodzica. Yeah.
do Ciebie. Przekazywały nam, że przez całe życie powinniśmy być z Tobą, bo Ty, Matko Najświętsza, pomożesz nam we wszystkich problemach i zagrożeniach, jakie napotykamy w naszym życiu. Ufamy, że wyjednasz nam wiele łaski swego Syna, bo tylko On jest drogą, prawdą i życiem. Jasnoludzkiego wizerunku, bądź z nami.
Ciebie czerpać siły i natchnienie dla pracy naszej. Bo w Twoim obliczu jasnogórskim, jak zwierciadło, widzimy własne dzieje, ból i cierpienie, blizny po ranach zadane, zawsze pełne nadziei spojrzenie i to nieustanne trwanie pod krzyżem wiary naszej w zmartwychwstanie. Bądź błogosławiona, Pani, przez wszystkie pokolenia, które tutaj żyją i idą za nami. Dziedzictwem wiary uzbrojeni stać będziemy na straży naszego powołania, jakim jest zawód nauczyciela. Naszym zadaniem jest i będzie kształtowanie osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie dla dobra społeczeństwa, w tym i Kościoła, poprzez harmonijny rozwój wrodzonych, danych przez Boga właściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych. Stać będziemy na straży tych cnót i tej ziemi, Twojej i naszej, po wszystkie czasy. Pobłogosław nam, Matko Boża, i pomagaj nam w każdej godzinie naszej pracy. Pokładamy w Tobie całą ufność naszą i nadzieję, że wspomożesz nas w tym ludzkim szczytnym dziele. Maryjną pieśnią przygotujemy się do przeżywania Najświętszej Objawy. Śpiewamy pieśń Maryjną na rozpoczęcie przysięgi.
który napełni nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli. Po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Alleluja. Stało się ciałem.
I święty Łukasz, Ewangelista, w swojej Ewangelii wypisze drugą metrykę Jezusa Chrystusa, metrykę ziemskiego Jego pochodzenia. Tak zbierze wszystkie okoliczności historii, kiedy słowo stało się ciałem i napisze święty Łukasz, zrodzony z Maryi Dziewicy. Drodzy odwieczny Syn Boży, od wieków zapatrzony w oblicze swojego Ojca, a chorowany przez niezliczone góry aniołów, kiedy wypowiedział swoje zdecydowane zdanie, oto chwilę, ażebym pełnił Twoją wolę. Kiedy postanowił stać się człowiekiem, chciał być podobny do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu. I chciał mieć również ziemską swoją matkę. Tak chciał zapatrzyć się w matczyne oczy. Chciał poczuć się bezpieczny w objęciach matki. Tak chciał posłuchać, jak miłością bije matczyne serce. I oto przyszedł ten moment, o którym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii Świętej. Boży wysłannik staje przed dziewicą z Nazaretu z zapytaniem, czy chcesz zostać matką Syna Bożego? I ten moment zawahania, ten moment, gdzie na odpowiedź czekał Pan Bóg i na odpowiedź czekała cała ludzkość. Ten moment zawahania nie tylko dlatego, jak powie Maryja, jak czy się dostanie, skoro męża nie znam. Ten moment zawahania, który miał uzasadnienie o wiele głębsze. Matka Najświętsza tak dobrze była obeznana z Bożym Słowem. Dobrze wiedziała, co czeka Jezusa Chrystusa i dobrze wiedziała, co czeka tę, która zgodzi się zostać Matką Syna Bożego. I po tym momencie zawahania, po tej chwili oczekiwania pada ta zdecydowana, pokorna, ale mocna odpowiedź. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I od tego momentu odwieczny Syn Boży Jezus Chrystus ma ziemską swoją matkę, której na imię Najświętsza Maryja Panna. Moi drodzy, i w tym samym momencie Maryja wzięła na siebie drugie wielkie posłannictwo. Stając się Matką Syna Bożego Jezusa Chrystusa, tak przyjęła na swoje barki posłannictwo Matki wszystkich wierzących, Matki wszystkich ludzi, Matki każdego z nas. I Pan Jezus z wysokości krzyża to drugie posłannictwo swojej matce przypomni, kiedy będzie stała tam pod krzyżem, jak każda matka, kiedy miała pełne prawo do słowa wdzięczności, do słowa chwilowego pożegnania, nic tego nie usłyszy. Jej kochający syn będzie rozmawiał z nawracającym się łotrem, a kiedy głowa opadnie mu na piersi, kiedy tam pod krzyżem zobaczy stojącą własną matkę, wskaże na świętego Jana, wskaże na każdego z nas i powie, a oto teraz jest Twój syn, a oto teraz są Twoje dzieci. Mój drodzy, dziecko potrzebuje matki. Jest dobrze, kiedy matka w sposób roztropny, w sposób mądry i delikatny miesza się w życie swoich dzieci. I Maryja dobrze zrozumiała swoje posłannictwo. Tak jeszcze niedobrze skończy się scena zwiastowania. Tak jeszcze nie całkiem odejdzie od niej anioł Gabriel, a już Marię widzimy na drodze prowadzącej do domu jej krewnej, do domu świętej Elżbiety. A kiedy tam stać, nie tylko usłyszy wielką pochwałę, wielki jej wiar, ale usłyszy również słowa, kiedy zabrzmiał głos tego pozdrowienia w moich uszach, podskoczyło w moim łonie z radości moje dzieci. Tak przychodzi Maryja z Jezusem, przychodzi do świętej Elżbiety i przychodzi do ludzi, ażeby Jezus mógł dokonywać dzieła uświęcenia. Ten Jezus żyjący pod sercem swej matki dokonuje uświęcenia największego z proroków, świętego Jana Chrzciciela. A potem będą miały lata i znowu zobaczymy ich raz. Zobaczymy ich razem na weselu w Kanie Galilejskiej. Pamiętamy, jak Maryja matczynym okiem dostrzegła rodzącą się potrzebę, jak przychodzi do swojego syna i powiada, patrz, oni wina nie mają. I niezrażona odpowiedzią syna, pełna wiary, powie do sług, cokolwiek wam powie, to czynić. Moi drodzy, pielgrzymowanie Maryi, które rozpoczęło się w momencie zwiastowania, tak trwa przez całe wieki historii Kościoła, przez cały czas. Od momentu
zwiastowania Syna Bożego. I dzisiejszy wieczór, dzisiejszy dzień tutaj w Kościele przeżywamy, to jest nic innego, tylko kolejny etap na drodze wielkiego pielgrzymowania po drogach świata, wielkiego pielgrzymowania po drogach i parafiach naszej Ojczyzny. Jak Maria przyszła do świętej Elżbiety, z tym samym posłannictwem przychodzi dzisiaj do nas i przed nami stanie. Przychodzi, ażeby Jezus na nowo dokonał dzieła zbawczego, ażeby nas Chrystus na nowo łączył ze swoim Ojcem, ażeby jednym słowem dokonało się nasze uświęcenie, ażeby spełniły się słowa dzisiejszego drugiego czytania mszalnego, gdzie święty Paweł nam przypomni, że zostaliśmy wezwani do świętości, abyśmy byli święci i abyśmy byli nieskalani. I przychodzi Maryja, ażeby matczynym swoim okiem tak dostrzec każdą naszą potrzebę, potrzebę naszego wnętrza, potrzeby dnia codziennego, ażeby dostrzec potrzeby każdej rodziny i całej parafii. I każdą naszą potrzebę, tę najgłębiej w sercu skrytą i tą, którą przeżywamy w okolicznościach dnia codziennego, tak będzie brała w matczynę swoje ręce. Tak będzie szła do Jezusa i będzie prosiła, patrz, czego nie ma, patrz, czego im nie dostanie. I wie, że zostanie wysłuchana, jeżeli my spełnimy jeden warunek. Jeżeli my spełnimy słowo matczynej troski, kiedy tak weźmiemy jako program naszego życia, mówiącą do nas, cokolwiek Syn wam powie, to czynić. Drodzy w dniach Pism Świętych, wsłuchiwaliśmy się w Boże Słowo, a żeby przyjąć to słowo kierowane do nas przez jej Syna, by to słowo stało się programem życia naszego. Tak trzeba się nastawić, abyśmy na każdy moment naszego życia mieli otwarte nasze serce, pełne miłości, pełne zaufania, a żeby przyjąć Boże Słowo, którym Bóg przemawia do nas w naszym wnętrzu, którym Bóg przemawia do nas tutaj w Kościele, gdzie widział, że jej Syn jest przyjęty. Że dziecku krzywda się nie dzieje. Oj drodzy, Pan Jezus z tą pokorną służebnicą Pańską, z tą swoją najświętszą matką dziwnie postępował. Kiedy sam otoczony był chwałą, kiedy sam otoczony był ludźmi, niepokalana dziewica, najświętsza matka, tak zawsze stała w cieniu, stała jak gdyby w zapomnieniu. Nawet ludzie nie wytrzymali, kiedy jednego dnia Maria do Jezusa przychodzi, a Pan Jezus nauczania nie przerwie, która jest niewiast Tobie, oto Matka Twoja przyszła. I tak odda wielką cześć Bożej Matce i Bogu. Błogosławione to łono, które Cię nosi, te piersi, które Cię karmiły, ręce, które Cię wychowywały. Moi drodzy, Maryja nie rozmawia z Chrystusem, ale spokojnie wraca, bo jej dziecku krzywda się nie dzieje. Ale potem zmieniły się rok. Kiedy od Jezusa odchodzić, zaczęli odchodzić ludzie, a potem zaczęli odchodzić apostołowie, kiedy Pan Jezus pozostał zupełnie sam. Na drodze krzyża za skazańcem szła Jego Matka. A kiedy pod krzyżem złość ludzka była, stąd z krzyża Ci uwierzy, wybawiał innych, wybaw teraz samego siebie. Pod krzyżem wiernie trwał przez całe 3 godziny niepokalana dziewica. Drodzy, przychodzi dzisiaj Maryja do naszej parafii. Przychodzi do naszych rodzin, do każdego z nas. Przychodzi z przeróżnymi darami. Największy dar, który nam przynosi i największy dar, który na nowo zostawia każdemu z nas, każdej rodzinie i całej parafii, to jest jej dziecko, które trzyma na swoje ręce. Tak na nowo Maryja nam oddaje swoją własność, oddaje Jezusa Chrystusa. I niespokojna o losy swojego dziecka, tak będzie przychodził, ażeby zaglądać w nasze życie osobiste, ażeby zaglądać w nasze życie rodzinne, ażeby zaglądać w całe życie parafialne, jakie są losy Jezusa w nas i między nami. Oj Boże, nie pozwól, ażeby w naszym życiu i w naszych rodzinach Maryja miała przeżywać ponowną drogę krzyżową, i miała przeżywać ponowne konanie boskiego i jej własnego Syna. Wystarczyło jednej drogi krzyżowej, wystarczyło jednego konania na drzewie krzyża,
tak róbmy wszystko, ażeby ta własność, jej syn przez nią na nowo zostawiony, ażeby został przyjęty całym naszym życiem, aby się cieszył naszym uwielbieniem, naszym przywiązaniem, naszą wiernością i wielką naszą miłość. Drodzy, potrzebuje dziecko matki, ale potem zmieniają się role i matka potrzebuje dziecka. Mamy na kartach Ewangelii Świętej opisaną scenę, która na pierwszy rzut wydaje się być bardzo niezrozumiała. To wtedy, kiedy Pan Jezus został w świątyni i Maryja z świętym Józefem 3 dni Pana Jezusa szukali. I odnajdują go w świątyni, otoczony jest doktorami uczonymi w piśmie, stawia pytania, daje odpowiedź i wszyscy są zdumieni mądrością tego 12-letniego chłopca. Wydawałoby się, że matka mogłaby się czuć dumna, że jej dziecko znalazło powszechne uznanie. Ale serce matki przeczuwa każde niebezpieczeństwo, które grozi jej dziecku. I Maria dobrze przeczuła, że dzisiaj stawiają pytania, dzisiaj są zdumieni jego odpowiedziami, a wszystko li tylko po to, ażeby za lat 21 przekręcić każde jego słowo i krągło zawołać, sprać go, ukrzyżuj go, nie chcemy, ażeby ten panował. I dlatego też Maria poza tym jednym zdaniem, synu, cóżeś nam uczynił, nie wypowie nic więcej. Zabierze Jezusa z pomiędzy ludźmi i zaprowadzi bezpieczne zacisze na zaledwie swego domu. Drodzy, tak wydaje się, że bliski jest czas, kiedy ta, która dzisiaj z Jezusem do nas przychodzi, tak może wyciągnąć matczyną dłoń, ażeby chwycić rękę swojego dziecka, swojego syna, ażeby go wziąć z pomiędzy ludzi i schować w bezpiecznym miejscu nazaretańskiego domu. Popatrzmy na ostatnie wielkie objawienia minionego stulecia. Począwszy od Lourdes, poprzez Fatimę i La Salette, objawiająca się Boża Matka tak głośno woła, nawróćcie się i czyńcie pokut. Matka Najświętsza tak mocno woła o modlitwę i będzie się skarżyła, że już sama nie jest zdolna wstrzymywać karzącą dłoń Bożej Sprawiedliwości. I dlatego prosi, ażeby jej pomóc tę dłoń wstrzymywać, ażeby wypraszać miłosierdzie dla świata całego. Ktoś powie, objawienia wielkie, objawienia uznane przez Kościół, ale można w nie wierzyć i można nie wierzyć i można się zbawić. I to jest prawda. Ale nie można się zbawić, kiedy nie daje się wiary objawieniu Jezusa Chrystusa. A Pan Jezus wyraźnie powiedział, jeżeli się nie nawrócić, jeżeli pokutować nie będziecie, wy wszyscy zginiecie. I Maryja przychodzi, powtarza Jezusowe słowo i będzie wołać, abyśmy pokutę czynili, abyśmy się nawrócili i abyśmy się tak mocno na nowo rozmodlili. Moi drodzy, program dzisiaj tak bardzo niemocny. Program, który dzisiaj drażni nasze ducho i drażni nasz umysł i całe nasze życie. Bo przecież dzisiaj czynić pokutę, dzisiaj się nawracać, o tym nikt nie myśli. A to jest jedna, jedyna droga, aby wyprosić Boże miłosierdzie dla świata całego, ażeby Jezusa zatrzymać między ludźmi, między tymi ludźmi, dla których się narodził i do których przyszedł. I dlatego też tutaj potrzebni jesteśmy jako jej dzieci, potrzebni jesteśmy naszej matce. Oficjalnie nasz naród tak wiele zrobił. Oddał się w niewolę Najświętszej Dziewicy. Tak, tyle mamy oficjalnych, wielkich, maryjnych uroczystości. Ale co pozostało z tego w naszym życiu? Za chwilę jeszcze pamiętać o Jezusowym i matczynym słowie, ażeby odwracać się od zła, ażeby doprowadzać do miłości i wzajemnej zgody. Na ile jeszcze pamiętamy, ażeby się modlić i wyprosić Boże miłosierdzie dla całego świata. I moi drodzy, wskazuje Maryja na bardzo konkretną modlitwę. Za każdym razem, kiedy się objawia, objawia się z różańcem na ręce i powiada, że to jest ta modlitwa, którą zdolni jesteśmy wyprosić Boże miłosierdzie i wstrzymywać karzącą dłoń Bożej Sprawiedliwości. Drodzy, to był taki grudniowy wieczór jak dzisiaj.
Pireneje pokryte już były śniegiem, a w samym Lourdes padał drobny deszcz. Była godzina 9:30 wieczorem. W tej grocie objawienia pędzało 10 osób pozbieranych z całego świata i każdy cicho przesuwał paciorki różańca świętego. I w pewnym momencie czuję, że ktoś dotyka mnie za ramię, potem grzecznie przeprasza i pyta, czy jestem katolickim księdzem. A kiedy odpowiedziałem, że tak, wyciągnęły się dwie czarne dłonie, tak czarne jak ta noc w Lourdes, a na tych dłoniach dwa śnieżno-białe różańce. I prosili, ażebym te różańce poświęcił. A kiedy różańce poświęciłem, tak uklękli już nie w niższy grot, uklękli na mokrym kamieniu grota objawienia i rozpoczęli wspólną modlitwę różańca świętego. Pierwsze Ojcze nasz i pierwsze zdrowaś Maryjo, odmówili w języku francuskim, dalej modlili się swoim na rzeczu afrykańskim. Próbowałem się modlić razem z nimi. A kiedy wstali z kręczek, wówczas ja podszedłem i zapytałem, skąd są i co ich tutaj sprowadza. Okazało się, że przyjechali z głębi Afryki. Niedawno przyjęli sakrament Chrztu Świętego, pierwszej Komunii Świętej i sakrament małżeństwa. I przygotowując się do tych wielkich sakramentów, dowiedzieli się, że właśnie tam, w Lourdes we Francji, objawiająca się niepokalana dziewica, której święto dzisiaj obchodzimy, prosiła o modlitwę różańca świętego, prosiła o pomoc, pomoc swoich dzieci. I dlatego też postanowili przyjechać tam do Lourdes, ażeby w roku objawienia rozpocząć rodzinną modlitwę różańca świętego. Kiedy szło o grzechy zabijania nienarodzonych, kiedy szło o grzechy rozbijania rodzin, katolicka Polska, maryjny naród zajmował jedno z pierwszych, czy też nawet pierwsze miejsce. A kiedyśmy się żegnali, ta młoda kobieta otworzyła swoją torebkę i na czarnej dłoni znalazł się przeciśnieżno-biały różaniec i prosiła, niech ksiądz tu święci. To będzie pamiątka, że ksiądz od czarnej Madonny święcił różaniec dla czarnego dziecka, którego się spodziewa. A kiedy święciłem ten różaniec, tak próbowałem sobie uświadomić, w naszym katolickim narodzie, w naszym maryjnym narodzie, ile jeszcze jest matek, ile jest rodziców, które oczekując narodzenia się dziecka, w tym wszystkim, co przygotowują dla tego maryństwa, pomyślało o paciorkach różańca świętego. Moi drodzy, tak próbowałem odgadnąć, ile jeszcze jest rodziców, które wyposażając dziecko na drogę życia, wyposażają je w paciorki różańca świętego. A świat tak bardzo nam ufa, że my Maryję kochamy, że my tak mocno jesteśmy jej pomocni. Drodzy, z wdzięczności za wielki trud jej pielgrzymowania, z wdzięczności za wszystkie łaski, które dzisiaj nam przynosi, tak nam dzisiaj bardzo namacalnie zaświadcza, że jest naszą matką, że w matczyne swoje ręce gotowa jest wziąć każdą naszą sprawę. Tak chciejmy jej raz jeszcze powiedzieć, że będziemy jej dziećmi bardzo jej pomocnymi, że będziemy realizować ten wielki program, a żeby się nawracać i pokutem żyć, że tak mocno się rozmodlimy. Może do tych spracowanych waszych rąk na nowo przyrosną paciorki różańca świętego, a żeby modlić się z Maryi, aby być jej pomocną i abyśmy razem z nią wypraszali Boże miłosierdzie dla świata dzisiejszego. Abyśmy tak razem z nią wstrzymywali karzącą dłoń Bożej Sprawiedliwości. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Panie Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekuję zgrzeszenia Maryi i życia wiecznego w przyszłym świecie. Witając Matkę Chrystusa,
Chrystusa i naszą Królowę Polski w jej cudownym obrazie jasnogórskim, za jej stawiennictwem zanieśmy do Boga nasze prośby w uroczystość niepokalanego poczęcia. Módlmy się za Kościół Święty, aby naśladował Maryję wiernie służąc Bogu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Ojca Świętego, księdza kardynała metropolitę, jego biskupów pomocniczych oraz kapłanów, aby wzmacniali nas w wierze i miłości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o nowe powołania z naszej parafii do kapłaństwa, zakonów i apostolstwa wśród świeckich, aby miłość Chrystusa nieustannie przemieniała młode serca. Ciebie prosimy, wszyscy jej mieszkańcy służyli Chrystusowi i współbraciom i aby z Maryją przyoblekli swoją wiarę w czyn. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych z naszej parafii, aby Maryja przyjęła ich do Królestwa swego Syna. Ciebie prosimy. Przyczyniło się do naszego odrodzenia się w wierze i obyczajach chrześcijańskich. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże, który nie gardzisz modlitwami zanoszonymi w pokorze, wysłuchaj dziś wszystkie nasze wołania, jakie za pośrednictwem Najświętszej Mamy Panny kierujemy do Ciebie, i pozwól, abyśmy pod jej opieką zawsze wytrwali przy Tobie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Rusza procesja starania. Niesiemy Matce Najświętszej przemienione serca, nasze prace, dobre czyny. Przynosimy odnowioną świątynię, krzyże przydrożne postawione w Kietlowie i Lubuszyce. Dzieci pierwszokomunijne przyniosły kielich mszalny. Mieszkańcy Lubowa i Porąbic Orna kwiaty do ołtarza złożył pełen wielki, świece, które palił się na ołtarzu, ofiarował kielich, dary z płodów rolnych na stół, na wyżywienie księży, misjonarzy i przyjęcie dzisiaj księży ofiarował Ciechami. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni stajemy.
Najświętsza Maria Panna, wybrana na Matkę Jezusa Chrystusa, przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Jego. Panie,
zastawnicy, Matki naszego Pana. Niech sakrament przez nas przyjęty z ran zadanych uleczy grzech pierworodny, od którego zachowałeś Najświętszą Marię Pannę, przez przywilej niepokalanego poczęcia, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wasz ksiądz proboszcz zawierzy całą waszą wspólnotę parafialną Matce Boga, Królowej Polskiej, danej ku obronie naszego narodu. Stoimy i wsłuchamy się w ten piękny tekst oddania was wszystkich. W obronie naszego narodu, zwycięska Pani Jasnogórska, sławiona wieloma łaskami w sanktuariach naszej diecezji, pokorna służebnico Państwa, jak niegdyś pospieszyłaś z pomocą swej wernej Elżbiecie, tak i teraz nie przestajesz nawiedzać swe dzieci w diecezjach i parafiach naszej ojczyzny, by nieść im pomoc i otuchę w trudnych warunkach codziennego bytowania i prowadzić się do Boga. W okresie przygotowania do wielkiego jubileuszu drugiego tysiąclecia narodzenia Chrystusa w obliczu Boga Wszechmogącego w łączności z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i naszymi biskupami stajemy przed Tobą, nasza Matko i Królowo. Chociaż świadomi swej niegodności i niemocy, ale ufni w miłosierdzie Boże i Twoje pośrednictwo, oddajemy Ci dziś całą naszą parafię, jej duszpasterza, młodzież, dzieci i wierny lud Boży. Będziemy powtarzać: Matko błogosław. Matko błogosław. Uproś swego Syna Maryjo, liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, możliwo wielkie, a urodników wciąż jeszcze mały. Błogosław alumnom Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Matko błogosław. Matko świętej rodziny, uprosił swego Syna o odrodzenie moralne i religijne naszych rodzin. Wyjednaj łaskę pojednania z rozbitym małżeństwem, alkoholikom i narkomanom, uwolnieni od cudnych nałogów. Dodaj się, Matko, wydały na świat poczęte dzieci i mogli je wychować na chwałę Bożą i pożytek społeczeństwa. Matko błogosław. Matko Chrystusa, uchroni nasze dzieci i młodzież od wpływów demoralizacji i spraw, by ludzie poznawały zasady wiary katolickiej i wprowadzały je w życie. Matko błogosław. Uzdrowienie chorych, przynieś ulgę w cierpieniach chorych, starszym i osamotnionym. Błogosław służbę zdrowia i wszystkim poświęcającym się ofiarnym ludzie dla bliźnich. Matko błogosław. Wspomożenie wiernych, dopomóż nam gorliwie wypełniać nasze obowiązki, wypływające z wybranego stanu czy zawodu. Naucz nas poszanowania godności drugiego człowieka, gorliwej modlitwy i solidnej pracy, zgody w rodzinach, w zakładach pracy, szacunku dla mienia publicznego. Matko błogosław. Królowo pokoju, uchroń świat przed wojnami i katastrofami i spraw, by wszyscy ludzie mogli się cieszyć sprawiedliwym pokojem i bezpieczeństwem. Matko błogosław. Odtąd nasza najlepsza Matko i Królowo, uważaj nas za swą wyłączną własność i zanieś przed tron Boży przedłożone Ci pokorne nasze prośby, abyśmy mogli Ci dziękować i cieszyć się nadal tą macierzyńską opieką. Matko błogosław. Dziękujemy sobie nawzajem za dar wspólnej modlitwy. Całą moc siostry i bracia z Lubosic i tych miejscowości, które do parafii przynależą, będziecie się modlić tak o godzinie 20:00 przy łonie dzieci pierwszokomunijnych i waszych rodziców. Ksiądz proboszcz zaprasza na to przywanie o 21:00 młodzież, o 22:00 panie z żywego różańca. Pan z nami. I z duchem twoim. Bóg, który odkupił świat przez
mogą